Witam Was serdecznie. Zacznę od cytatu. Gdyby Krzysztof Bosak nie dotarł do drugiej tury, trzeba będzie zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta i zagłosować na Trzaskowskiego. To powiedział Jacek Wilk w skrajnie lewicowym radiu Tok FM, które podczas kampanii wyborczej do Sejmu zrobiło embargo na polityków Konfederacji. Całkowicie ich skreślili, ludzie wyzwaniali. Dlaczego nie zapraszacie na rozmowę polityków Konfederacji? Oni powiedzieli, że no właśnie, że to skrajna prawica, że to są faszyści i nie zgadzają się z tego typu polityką. Jacek Wilk polazł tam i powiedział, że trzeba będzie zagryźć zęby i zagłosować. Nie powiedział o sobie, tylko w bezokoliczniku. On tak mówi na co dzień, że co, Jacek być głodny i obiad dać Jackowi? No myślę, że nie. Jeżeli w tym kontekście mówi w bezokoliczniku, sugeruje, żeby ci, którzy mu sprzyjają, chociaż w Radiu Tok FM tych ludzi było niewielu, myślę, ponieważ są to antypody, jeżeli chodzi o wartości, jednak sugerował, żeby zagłosować na Trzaskowskiego, no bo myślę, że Jacek Wilk z całą sympatią do Krzyśka Bosaka no nie wejdzie do drugiej tury. Jakieś pierdu, że idzie w górę, no to może za kilka lat, gdyby była ta kampania, oni by się nawzajem wybijali, no to rzeczywiście może byłby jakieś okienko czasowe, gdzie mógłby się wybić. Nie mówię tego na złość, tak? Mówię jak jest. No dobrze. I co na to Jacek Wilk? No bo ludzie jakby nie było się znerwowali, chociaż powiem wam tak, ja dużo o tym myślę, ja sobie zdaję sprawę, że to mogą być taka gra psychologiczna przed wyborami, ale ilu ludzi, którzy się definiują jako, no powiedzmy, że narodowcy, bo ja już nie mówię o korwinistach, bo im tam powiedzmy może być bliżej do Trzaskowskiego, ale z tych narodowców, ile by poszło na Trzaskowskiego głosować? Ja może do tego to myśl rozwinę, a teraz do tej odpowiedzi, no bo Jacek Wilk jest obrażony, Jacek Wilk idzie do skrajnie lewicowego radia, mówi, że będzie głosował na skrajnie lewicowego kandydata, I on jeszcze robi za skrajną prawicę i on jest obrażony, że ludzie na niego naskoczyli. Konfederacja nie daje żadnych rekomendacji w tym zakresie. Z każdym dniem szanse na wejście do drugiej tury przez K. Bosaka wyraźnie rosną i o to teraz walczymy. No to fajnie, no to może powinien powiedzieć, że Krzysztof Bosak wejdzie do drugiej tury, jeżeli byłby pewien, i on nie będzie mówił, na kogo będzie w drugiej turze głosował, ponieważ bezapelacyjnie albo w pierwszej, albo w drugiej turze wygra Krzysztof Bosak. Tak by zrobił ktoś, kto ma odrobinę oleju w głowie, a jeżeli ktoś oprócz tego miałby jeszcze odrobinę godności, nie szedłby do skrajnie lewicowego radia, które zrobiło im embargo przed tamtymi wyborami. Przecież oni się nimi posłużyli. Tak samo jak nagle teraz TVN Krzycha Bosaka, teraz nagle TVN, dzisiaj widziałem, cytuję, że tam PiS tą politykę prorodzinną od nich tam spatrzył, coś takiego. Zobaczcie, nagle mainstream Konfederatów promuje i ten se idzie i on nie wie w co gra, prawda? Że on tak go nagle sobie go zaprosili, bo co? Bo on taki fajny jest, prawda? No nie, to jest gra, żeby uderzyć w PiS. Ja PiS-u nie bronię, tylko pokazuję, że oni ich wykorzystali. No ale wiecie, no, Krzysztofa to tam sobie po prostu cytują, tak? No ale tutaj, no polazł, naprawdę? Żenujące to jest. I jeszcze ta buta, że on mówi o manipulacji, ale teraz kto manipuluje? Ludzie, którzy jego słowa tłumaczą? W bezokoliczniku? O kim on mówi? O sobie? Zagryźć zęby? Głosować? O swojej żonie? No o kim? Nie sprostował tego, to jest sprawa nie do obrony. I od razu wiecie, uciekamy do przodu, walczymy, żeby szanse Krzycha rosły. No właśnie pokazał, jak szanse Krzycha rosły, że do drugiej tury nie wejdzie i będzie na Trzaskowskiego głosował. Teraz chcę coś przypomnieć, tak żebyśmy byli tutaj ze sobą szczerzy. Jeżeli ja nie mówię, żeby głosować na Dudę, bynajmniej. Inaczej, ja oprócz jednego odcinka z małym trollingiem, no to ja nigdy nie mówię, na kogo głosować. Wy się pytacie, ja w ogóle nawet nie odpowiadam na to. Tak? O to chodzi. Ja wiadomo, nawalam w PiS, nawalam czasem w Konfederację, nawalam w Lewicę, różno. Tak, to jest po prostu, jestem sobie niezależny, jaki mam humor, co akurat mnie zaboli o tym, albo mam coś ciekawszego do powiedzenia niż inni, czegoś zapomnieli, no to wtedy o tym mówię, prawda? Ale jestem ostatnią osobą, która chciałaby, żeby no taką odpowiedzialność sobie mieć, że ja komuś mówię, prawda? Ja pamiętam, no raz strollowałem was
jaka się podniosła burza. Bodajże to były wybory albo do Sejmu, albo samorządowe, na tego syna, co tam latał, tego Ukraińca, co w jakiejś tam bandzie z banderą latał. Tylko wiecie, ci, co dotrwali do końca odcinka, no to powiedzieli zajebisty trolling, tak? A no wiecie, a tam nagle od razu takie były, takie komentarze były, no właśnie, że ja tymi latami wyrabiałem to konto, żeby właśnie dać wrzutkę prymitywną przed wyborami, na kogo głosować. Tylko że to było z półtora roku temu, jakoś tak. A niestety, czy lewica, czy prawica, czy osoby, które się polityką nie interesują, niestety, jeżeli się w tym nie siedzi, no to to jest pamięć złotej rybki, jakoś tak się mówi, prawda, że te 4 lata mijają i nagle ta druga ekipa już jest taka zdatna jest. Ja w ogóle z podobnym tematem się bardzo długo nosiłem, aż się nie donosiłem, ale właśnie no jak tutaj nagle teraz się uruchomił wilk, no to mówię, no to akurat jest szansa, żeby wrócić, ponieważ taką zadziwiającą postacią jest pan Maciak, który jak zacząłem oglądać od czasu, kiedy tak w hardcora poszedł, to tak sobie lubię go posłuchać. A zobaczcie, on generalnie się pozycjonuje jako taka prawica, która no wiadomo, nawala w Konfederację, okej, coś tam znajduje, nawala w PiS, okej, zawsze coś się znajdzie. W tą lewicę tak mniej nawala. No dobra, no po prostu też wychodzę z założenia, że ta ekipa jest po prostu już do wyrzucenia, tak? To powinno być zdelegalizowane, ludzie powinni być osądzeni i no nie, po co strzepić ryja, tak? Na takich ludzi. Ale jak ja widzę, że on zaczął stręczyć Kidawę, teraz nagle zaczął stręczyć Trzaskowskiego, to ja nie wiem, co o panu Maciaku sobie pomyśleć. Czy to jest właśnie taka, wiecie, jak mamy pana Gadowskiego, pana Ziemkiewicza, którzy tak na posterunku bliżej Konfederacji się sytuują, ale potem wychodzą z założenia, no nie, no jednak trzeba tutaj koło PiS-u być, tak? Ja sobie lubię panów posłuchać, ale już mam na to poprawkę, tak? Że pan na PiS nie podniesie ręki. Ja teraz mam problem z panem Maciakiem, że co, że to wszystko, co on mówi, to jest po prostu gra polityczna, żeby teraz przed wyborami nagle tutaj stręczyć pana Trzaskowskiego, a wcześniej Kidawę? To jest dla mnie naprawdę zagadka, co tam się dzieje. No ale już pomijając, ja sobie zdaję sprawę, że PiS jest śmiertelnym wrogiem Konfederacji. Ja pamiętam, jak kiedyś, jak to się wszystko klarowało, no to takie marzenia były ludzi, że w tym moje, to że oni potem się że najpierw Konfederacja się rozłączy z korwinistami po wejściu do Sejmu, ponieważ widzimy, no, jakie to są no, dwie skrajne siły. I na dobrą sprawę panów tylko łączą pieniądze, ale z dotacji, ale chodzi o to, że no, będą jakoś współpracowali może rotacyjnie z PiS-em, żeby jakieś te propaństwowe projekty przewalać, żeby może też na początku myśleliśmy, że będzie więcej tych ludzi troszkę, żeby jakieś swoje inicjatywy były. No ale wiemy, że PiS z jednej strony chce zwalczyć wszystko, co jest na prawo, żeby nie było konkurencji, tak jak było z Jobbikiem. A swoją drogą, z tego co się dowiadywałem, to Jobbik zrobi podobny manewr, jak tutaj pan Wilk sugerować, raczyć, że gdzieś tam też z lewicą poszli i się skończyli. Ludzie już nie zaufali, bo skrajna lewica, skrajna prawica to są ludzie ideowi. Naprawdę, to co zrobił Jacek Wilk jest naprawdę wielkim ciosem wizerunkowym, który został wymierzony w Krzysztofa Bosaka. I teraz nie mi oceniać, bo nie znam go prywatnie, czy nie wytrzyma ciśnienia, czy po prostu jest atencjuszem. Ucieszył się, że jest na wywiad zaproszony. Tam go wiecie, tam go jakoś tam omotali i tak po prostu tą rozmowę ustawili, że sobie pan Jacek wypalił. Czy jest to może no, takie uruchomienie tutaj przez korwinistów znowu programu 2%, czy jakoś tak to było, tak? Uwalić Krzycha przed wyborami, żeby też, jakby miał dobry wynik, no to jakby nie było narodowcy, mieliby więcej do powiedzenia w samej Konfederacji, prawda? Mimo, że to są dwie osobne partie, no to oni tam jednak no, jakieś jedno ciało mają i różne koterie mają, są przepychanki i dobry wynik. Trzecie, czwarte miejsce. Czwarte miejsce jeszcze by było sukcesem. Teraz potężny cios wizerunkowy. Głupota, przypadek czy wewnętrzna gra? Nie mi oceniać, ale coś jest na rzeczy.
Wracając jeszcze do PiS-u, dlaczego PiS jednak z Konfederacją nie będzie współpracował? Mówiłem o tym, że jest to dla nich konkurencja. Jakby nie było wejście w jakiś układ, byłoby dla PiS-u koniec końców odpłynięciem elektoratu takiego właśnie bardziej narodowego, prawicowego, byłoby to legitymizowanie Konfederacji. Na to sobie PiS nie może pozwolić. Ale z drugiej strony są też przeszkody ideowe, bo PiS teraz nam się krył jako narodowy socjalizm, tak dosłownie, ale przecież nie zawsze tak było. Poprzednie partie to było coś takiego jak Platforma teraz. No wiadomo, że nie było takich postulatów 20 lat temu, no ale powiedzmy, że to byli liberałowie, którzy byli troszkę na środku, troszkę w lewo. No wiadomo, tam były jeszcze układy przecież magdalenkowe. Ja was odsyłam do materiału i do odcinka, który na podstawie tego materiału zrobiłem, gdzie Jarosław Kaczyński w klubie Ronina, czyli tam wśród swoich, to był jakiś chyba nawet jubileusz i tak sobie powspominali, no i właśnie opowiadali o tym, że w latach 90., na początku lat 90., różne partie prawicowe, takie typowo prawicowe się tworzyły. Powiedzmy, że pan Jarosław ma takie podobne zdanie jak skrajna lewica teraz o Konfederacji. Też jakieś takie mówił, jakieś właśnie chyba o faszystach, czy jakieś takie klimaty. I że oni wtedy ubrali się w piórka narodowców, ja to parafrazuję, tak? Obejrzyjcie sobie to sami. Ubrali się w piórka narodowców, żeby zmarginalizować te inicjatywy po prawej stronie. Więc tutaj może być bardzo podobny manewr. Inaczej, no bo oni, wiadomo, oni są tutaj narodowymi socjalistami wcześniej niż powstała Konfederacja, no ale chodzi mi o to, że jeżeli zobaczyli już taką partię, no to mają ją za wroga. Będą chcieli ją marginalizować, niszczyć, zamilczeć, tak? To jest, myślę, tutaj zamilczeć i widzicie, tak? I w mediach pisowskich, co się pan Krzysztof Bosak i inni zrzymają, że tak mało czasu, ale również tam, gdzie pan Jacek Wilk sobie ostatnio bywa, taka sama taktyka, zawołali, paluszkiem kiwnęli, poszedł. Ale chodzi o to, że akurat maska narodowych socjalistów no, została przybrana w opozycji do tego, jak Platforma Obywatelska no, zrobiła się takimi lewicowymi liberałami. No to trzeba było zrobić coś w opozycji, żeby nie być no, jakimś takim klonem, prawda, który mówi to samo, na dobrą sprawę niczym się nie wyróżnia, prawda? To jednak trzeba mieć pomysł na partię. Jak widzimy, w PiS-ie się udało i niektórzy po 5 latach cały czas w to wierzą. Co do głosowania na Trzaskowskiego. A jakbyście mieli na przykład do wyboru iść na Wałęsę czy na Kwaśniewskiego i macie taką wiedzę, jaką macie teraz, albo jak mieli ludzie wtedy, że nie do końca z detalami, ale wiedzieli, co to za element, prawda? No i co? I poszlibyście na jednego z tych panów, żeby tam jakieś koterie były, żeby się nawzajem blokowali? Bo to jest to samo, tak? Jeżeli mam dwóch kandydatów, na którego no, nie mógłbym sobie spojrzeć w lustro, że będę głosował, no to ja po prostu nie pójdę na tę drugą turę. I tyle. Na pierwszą się zastanawiam, może pójdę, ale no, na drugą turę, jeżeli będzie, to nie pójdę. Po prostu. I ja naprawdę jestem zszokowany, że ludzie, którzy mówią, że się identyfikują z prawą stroną, ja rozumiem, że się może Konfederacja nie podobać, ale żeby polecać skrajnie lewicowego polityka, to jest moim zdaniem żenujące i dyskwalifikujące. Ja przypominam tym wszystkim narodowcom, którzy chcą się zabawić w takie House of Cards, prawda, że oni teraz sobie wybiorą Trzaskowskiego, żeby szachowo PiS. Pamiętajmy, że w 2019 roku Trzaskowski chciał zdelegalizować ONR i najprawdopodobniej, jeżeli obrośnie w piórka, będzie chciał albo narodowców delegalizować, albo Konfederację. Ja nie mówię, że mu się to uda, ale może, to bardziej jak będzie widział, że rosną w siłę, a PiS może będzie słabnąć i może tak być, że za te 3-4 lata będzie jednym z postulatów delegalizacja partii pana Wilka. Po prostu. Oni potem z Korwinem to tam sobie, wiecie, wezmą sobie walizeczki, zrobią sobie następną partyjkę, może troszkę bardziej na lewo, wolnościowo, ale na lewo, WHO i te sprawy i będą sobie rżnęli głupo od początku, tak? A narodowcy mogą zostać z ręką w nocniku. Podkreślam, nie namawiam do głosowania na Dudę. Jestem za tym, żeby nie iść. Niech się sami wybierają, niech się sami żrą, nie przykładajcie do tego ręki. Jeżeli idziecie w parku i widzicie kupę psa, też tam nie wkładacie palucha, prawda? Więc
Miejcie taką zasadę, nie przykładać tam ręki. Kiedy można, wtedy można, ale no nie na takie indywidua. Po prostu miejcie swoją godność. Napiszcie mi, czy będziecie głosowali w drugiej turze, na kogo. Ja wiem, że to nie jest miarodajne, ale jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, ile narodowców po prostu już tak sprane mózgi mają, że dali się podejść. Na dobrą sprawę dali się podejść, idąc tym tokiem rozumowania, jeżeli by sobie Platforma porządziła 4-8 lat, mielibyśmy cały czas powtórkę z rozrywki, PiS by się tam w jakąś tam jeszcze bardziej prawicowe piórka ubrał i w ogóle może nawet kogoś z Konfederacji tam by sobie przejęli, może pana Wilka, może kogoś tam od Korwina i znowu, czy wtedy na PiS znowu ten motłoch pójdzie, który już nie będzie pamiętał teraz, jakie tutaj House of Cards chcieli zrobić i siebie szachować, tak? Budujmy siłę na prawicy, jaka ona tam by nie była, czy coś nowego powstanie, czy tutaj, jeżeli ktoś nadzieję w tym cały czas ma, chociaż widzimy, jeżeli to są ludzie tak przenikliwi jak Jacek Wilk, to z tym popisem w Tok FM-ie, to ja tam nie wróżę przyszłości, ale po prostu coś klećmy na prawicy, a jeżeli jest taka sytuacja, że no nie można wybrać, tak? Albo takie lewo udające prawo, albo lewo, które już nic nie udaje, no to nie, po prostu. Podkreślam to. Nigdy wam nie mówiłem, a już to są nie pierwsze wybory, prawda? Kiedy razem je spędzamy. Oprócz trollingu, ja wam to podlinkuję, oprócz trollingu tutaj z tym Ukraińcem, to nigdy wam nie mówiłem. Coś tam może mrugałem oczkiem, ale to nie było jakieś takie, wiecie, wrzuty przed wyborami, nie? Mam nadzieję, że to pamiętacie, że mi tutaj nie chodzi, żebym coś sugerował, tylko po prostu jestem zbulwersowany, jak można nagle po prawej stronie taką myśl rozpuszczać, żeby na skrajną lewicę, która jeszcze chciała delegalizować UNR, można głosować. Straszna sprawa, co się dzieje z tymi ludźmi. No dobrze, tu też przynajmniej jesteśmy bogaci o różne doświadczenia, prawda? Bo tak tylko cały czas był pan Wiciu Gadowski lokalizowany, że on tak się przemieszczał, a tutaj jeszcze inne główki wyszły. Na Twittera was zapraszam, na syp.tv was zapraszam, na spółdzielnie, pogadajmy o tym, chociaż prędzej na Twitterze mnie złapiecie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. To jest bardzo ważne. To teraz jest przed godziną w pół do pierwszej w nocy, a ja mam siłę, żeby z wami tutaj mówić i będę czekał na to, co mi napiszecie, na kogo będziecie głosować. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.